Witajcie, w dzisiejszym filmie chciałem opowiedzieć o przeróżnych syfach, które mogą pojawić się w akwarium, ale nie są glonami. Bo jakby były glonami, to bym o nich mówił w poprzednim filmie, w którym mówiłem o glonach, a nie o innych syfach, które nie są glonami. Bo jakby były glonami... Witajcie, pomyliłem tabletki, przepraszam. Dziś chciałem się zająć przeróżnymi syfami, ale boję się dokończyć to zdanie, bo nie wiem co mi wyjdzie. W obcym gość zjadł makaron i coś mu z brzucha wyszło. Ja wiem, że to stary film, ale boję się jeść makaronu. Ale dzisiaj nie będę opowiadał o makaronie. Dzisiaj będzie o przeróżnych syfach. Witajcie po raz trzeci i mam nadzieję, że ostatni. W akwarium przeszkadzają nam nie tylko glony. Przeszkadzają nam też inne rzeczy. Na przykład film białkowy. Co prawda nie do końca wiemy, kto jest reżyserem tego filmu, ale aktorzy są znani. Pewnie wielu z was miało na powierzchni wody taki przezroczysto matowy osad, który wyglądał jak kożuch. To nie jest kożuch. To bakterie i białko. Nasi aktorzy. Powodem uwalniania się nadmiaru białka jest przeważnie syf w akwarium. A żeby było bardziej naukowo, to przyczyną może być zbyt duża populacja ryb i związane z nimi nadmierne zanieczyszczenie w postaci kupy wszelakiej. Może to być też efekt... Przekarmiania ryb, czyli większa podaż żarcia, niż mogą ryby przerobić, a lodówek nie mają i na czarną godzinę nie zachowają. Oprócz ryb, białko jest produkowane przez mikroorganizmy i kręgowce. Powodów jest sporo. W każdym razie z pewnością przyczyną główną jest zachwianie równowagi biologiczno-chemicznej w zbiorniku, i wtedy pojawia się białko. A co robi białko? Nic, bo jest na bezrobociu. Chyba te tabletki słabo działają. Białko jako substancja o mniejszej gęstości od wody wypływa sobie na powierzchnię i tam zaczyna się gromadzić, tworząc cienką warstwę, stanowiąc idealne podłoże dla różnych typów bakterii. Jeśli ta warstwa jest matowo-przezroczysta, to koktajl białkowo-bakteryjny. Jeśli zaczyna przybierać zielony kolor, to oznacza, że do tego tandemu dołączyły się jeszcze glony, zmieniając kolor warstwy filmu na powierzchni. Film białkowy wywołuje dwa efekty, wizualny i biologiczny. Ten pierwszy to powierzchnia wody pokryta tłustym czymś, co nam się nie podoba i jest fui fui. Choć można wsadzić w to palec i się wtedy rozpływa. Ale jak wyciągniemy palec, to się z powrotem spływa i jest fui fui. Pierwszy efekt jest brzydki, ale nie ma wpływu na niczyje zdrowie. Natomiast drugi efekt, efekt biologiczny, już jak najbardziej. Środowisko powierzchni wody jest bardzo ważne dla życia całego zbiornika. To tędy dostaje się tlen, i to tędy uchodzi nadmiar dwutlenku węgla. To tędy dociera też światło. Jest to warstwa graniczna między dwoma światami wodnym i powietrznym. Wiele bakterii, glonów i drożdży preferuje właśnie tą strefę przejściową, ponieważ panujące tam warunki życia są dla nich szczególnie dobre. Jeśli ta strefa zostaje zatkana przez film białkowy, to ani kurz opadający na powierzchnię nie może opaść na dno i zostać rozłożony, ani substancje lżejsze od wody nie mogą się z niej wydostać. Przy grubszym filmie może nastąpić prawie całkowita blokada. Wymiany gazowej, czyli dwutlenek nie wyjdzie, a tlen nie wejdzie, a efektem tego jest przyducha i częsta śmierć naszych ryb. Dlatego też nie należy tego filmu białkowego ignorować. Jest po prostu niebezpieczny i pojawia się zarówno w akwariach typowo rybnych, jak i typowo roślinnych, bo rośliny w procesie fotosyntezy produkują też białko. Podstawą walki z tym biofilmem jest doprowadzenie do stabilizacji zbiornika. I nie chodzi o niebujanie akwarium. Jeśli cały proces nitryfikacji przebiega poprawnie, to film na powierzchni nie powinien się nigdy stworzyć. Oczywiście jeśli się stworzy, należy mu przeciwdziałać i go likwidować, aby nie doprowadzić do wymienionej wcześniej przyduchy w akwarium. Stary i sprawdzony sposób to stosowanie papierowych ręczników. Ręczniki układamy na całej powierzchni wody i kiedy się namoczą, usuwamy. Dzięki takiemu działaniu można w znacznym stopniu nasz biofilm usunąć. Bardzo pomocne jest też zwiększenie przepływu wody i jeśli tak nie jest, to skierowanie wylotu filtra na powierzchnię, tak aby ta się poruszała. Czyli krótko mówiąc, wylot filtra robi pralkę na powierzchni, co rozgania biofilm i na znacznej części powierzchni wody nie daje mu się uformować. Ale trzeba pamiętać, że to nie likwiduje biofilmu. Biofilm jest też zjadany przez zwierzęta. Taki ślimak jak rozdętka z wielką chęcią zjada białkowy osad. Ale ślimaki to jest tylko dodatek do walki. Same sobie z tym na pewno nie poradzą. Trzeba by trzymać w akwarium tylko rozdętki i to w ilości hurtowej. Kolejnym pomocnym urządzeniem jest skimmer. Skimmer to takie coś, panie, takie coś, co jest kawałkiem rurki z pływakiem. Taki myk. I zakłada się to na rurkę zasysającą wodę z akwarium. Jeśli oczywiście istnieje taka możliwość. I to takie coś powoduje, że filtr zasysa nie tylko wodę z wnętrza akwarium, ale też z powierzchni. Dobre skimery ładnie czyszczą powierzchnię wody. Złe, słabo i trzeba poczytać, który jest jaki. Często skimery są w zestawach razem z filtrami, więc warto na to zwrócić uwagę przy zakupach. Niestety, zarówno mocna praca filtra, jak i praca skimera powoduje oprócz oczyszczania powierzchni także znaczny spadek ilości dwutlenku węgla w akwarium. Dlatego można stosować Dodatkowe skimery, które mogą być ustawiane zegarem na odpowiedni czas działania, tak aby nie robiły tego 24 godziny na dobę. Można też je po prostu włączać i wyłączać, kiedy nam przyjdzie ochota, wyciągając wtyczkę z gniazdka. Takie skimery oczyszczają powierzchnię wody, są łatwe w czyszczeniu, można je przenosić ze zbiornika do zbiornika i nie powodują zasysania powietrza do wnętrza filtra, jak to często bywa przy skimerach zakładanych na rurę filtra zewnętrznego. A co więcej, zasysają liście i wszelkie inne rzeczy pływające po powierzchni. Gdy to zasię zwykły filtr, to potem się to wszystko w nim rozkłada i psuje wodę. A tu nie. Ale oczywiście wszystko kosztuje, więc patrzcie uważnie do wnętrza swojej portmonety. Tu miał wystąpić pan Stasek, ale albo ma COVID, albo rozwolnienie. Lekarze nie postawili jeszcze diagnozy, bo strasznie się szarpał. W każdym razie, tym razem ja w jego zastępstwie. Jeżeli już wyoglądałeś wszystko do wyoglądania, to daj łapkę w górę, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał, jeśli nie jesteś jeszcze jego subskrybentem, i dorzuć się na chleb dla autora, wduszając klawisz wesprzyj, znajdujący się pod filmem po prawej stronie, koło tych dwóch innych. Albo skorzystaj z linków pod filmem. I to by było tyle. Dobranoc.